Witamy w środowym odcinku Lekko Stronniczego. Się podrapałem, bo mnie... Co to jest? Bo widzicie, chodzi o to, że strasznie ciężko teraz o dobrego wizażystę. Tak, my zgadzam się, mam dokładnie ten sam problem. Mamy po prostu chyba najgorszych wizażystów pod słońcem. Ja do wszystkich dziewczyn chciałem powiedzieć. Nakłada mi fluid przed nagraniem lekkostronniczego. Nakłada mi tyle tego fluidu, który że potem ja potem kuźwa normalnie taką szpatułką ściągam to gówno z twarzy, bo po prostu ja pierdzielę. A czy to jest problem tego wizażysty, czy pani Kasi? Właśnie o to chodzi, że ja widzę siebie, widzę Kasię i widzę tą różnicę. To po prostu... A ja się pan szarpiesz. Proszę bardzo, pani Kasia. Naprawdę. Przypieczętować to trzeba, o tak, grupą na Facebooku. I oczywiście dedykuję tę grupę wszystkim kobietom, bo kobiety często mówią... Nie wiem o co mi chodzi, ale chodzi mi o to bardzo mocno. Jestem na ciebie zły. Jesteś? Jestem na ciebie zły? Od kiedy? Za co? Nie wiem za co. Co ja zrobiłem? A jestem strasznie zły. Ale co ja zrobiłem? O coś mi chodzi. Ale ja mam się domyślić? Nie wiem. A mógłbyś... Przepraszam, ja chciałem pokazać, jak się prezentuje odpowiednio tematy, bo wy w tym lekkostronniczym widzeniu to jest tak. Sorry, tylko dla pełnoletnich, serwis odkrywcy.pl. Bardzo lubimy. Musi mi pan przerywać. Bardzo lubimy teraz serwis odkrywcy.pl. To jest nasz ulubiony serwis od teraz odkrywcy.pl. Co jest najlepsze? Odkrywcy.pl stwierdzają w tym artykule, że solarium, znaczy mają nadzieję też chyba tak jak my, że solarium będzie od 18 lat dostępne. Ja się bardzo cieszę. Bo więcej szkód niż przygód. Ja przepadam za z dziewczynami, które mają dużo fluidu oraz intensywną solar. Bardzo lubię takie kobiety. Proszę nie ironizować. Nie ironizuję, naprawdę. Ironizuje pan. Nie, proszę pana. To jak pan je kocha? Proszę pokazać, jak, na czym ta miłość polega. Nie porozmawiamy na zbyt wiele wspólnych tematów, bo ich nie mamy, ale za to, tak? Co te dziewczyny wczoraj były na dysce. Pewien amerykański prezenter o wdzięcznym imieniu Jimmy Kimmel poprosił swoich oglądaczy o to, żeby dali swoim dzieciom prezent 2 tygodnie wcześniej i nagrali to przed kamerą, ale żeby to był bardzo, bardzo słaby prezent. Prezent, którego dzieci nie oczekują, albo coś takiego, czego nikt nie chciałby dostać. I na przykład deska. Albo nadgryziona kanapka. I mamy kilka filmików przygotowanych dla was. Jakie dzieciaki to potrafią być? Urwisy? Ścibskie, małe stworzonki. Jak to nie? Nie o to chodzi. A jakbyś ty, kuźwa, dostał nadgryzioną kanapkę? Ale ja byłem taki. Ja nie neguję tego, nie, dzieci teraz. Wszystkie takie są. Jakbyś teraz dostał na święta nadgryzioną kanapkę, jak byś się zachował? No na pewno nie tak jak te dzieci. Ja? I na pewno nie jak ta dziewczynka. Gdybym ja dostał nadgryzioną kanapkę, tak. Wziąłbym, rozłożyłbym tą kanapkę. I co byś z nią zrobił? I natarłbym tą osobę, która mi ją dała. Tak, coś byś zrobił, a nie że... It's the worst present ever! I don't like this. Oh. What is it? An old banana. An old banana? Okay. Marissa, what do you tell me all the time about my cooking? You love my cooking, so I made you something. Why should you know all the sandwich stuff like that? You should appreciate. I appreciate her getting us a present, but I didn't know it would be like that. I love your cooking when you cook, like, dinners. Something like that. Not just a sandwich. I'll eat it. Isn't that what you asked for? No, I asked for your toy. Because you gave me a stupid Hello Kitty, Jen! You stupid bird! I hate you! I hate you all! Okay. I got ponies! We thought really hard about what to get you this year. Well, you didn't do a very good job. Well, Jimmy Kimmel told me to do it. Well, tell him to suck my balls! Well, you can tell him to suck my balls! To wzbudza agresję u dzieci. Tak! Ja się nie spodziewałem, jak one się bardzo nastawiają na ten prezent. Tak, oczywiście. To jest tak, to jest ta chwila niepewności. To jest... Albo czarny banan. Czarny banan. Ale ja trzeba, ta dziewczynka, nie no, ja lubię jak ty gotujesz, ale jak ty tak gotujesz, tak obiady... A nie jak mi dajesz nadgryzione kanapki. Chodzi o to, że my jesteśmy dorośli, my wiemy kto daje prezenty, że dajemy sobie nawzajem. Ale poczekaj, pomyśl o tym, że dzieci przecież nie wiedzą i myślą, że faktycznie przynosi je Mikołaj, więc jeżeli dziecko dostaje nadgryzioną kanapkę, to myśli sobie, o Jezus Maria, to chyba faktycznie byłem niedobry cały rok, chyba faktycznie byłem zły, chyba faktycznie przeskrobałem coś, jeżeli dostaje ziemniaka. Bardziej chyba chodzi im o to, że rodzice ich nie kochają. Ale nie wszystkie, no niektóre dzieci wiedzą, zależnie jak są wychowywane, niektóre dzieci wiedzą, że dostają prezenty od rodziców, niektóre tego nie wiedzą, myślę, że od Mikołaja. Ale tego Mikołaja nie ma. Sorry. Tym akcentem kończymy i przechodzimy do jutrzejszego odcinka, który będzie już jutro. Lol.
trzymajcie się do jutra i bądźcie lekko stronniczy. We'll be right back.